Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak dodawać przypisy w dokumencie. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje przypisów. Przypis dolny, który będzie dodany w dolnej części strony, na której występuje wyraz, do którego dodajemy ten przypis, oraz przypis końcowy, który będzie dodany na końcu dokumentu w dolnej części ostatniej strony. Aby dodać przypis, ustawiamy kursor myszy tuż za wyrazem, którego ten przypis ma dotyczyć. Następnie wybieramy zakładkę odwołania i klikamy Wstaw przypis dolny. W dolnej części strony pojawiła się sekcja z przypisami. Możemy opisać ten przypis dowolną treścią. Dodatkowo, klikając dwukrotnie na numerku w przypisie, zostaniemy przeniesieni do wyrazu, który ten przypis opisuje. Możemy dodać więcej przypisów, żeby było widać, jak ten mechanizm działa. Jak widać, Word domyślnie numeruje w odpowiedniej kolejności te przypisy. Jeżeli dodamy przypis na drugiej stronie, zostanie dodana kolejna sekcja z przypisami na nowej stronie, ale już numeracja przypisu będzie kontynuowana. Możemy dodać również przypis końcowy. Wybieramy sobie wyraz, którego taki przypis ma dotyczyć i klikamy Wstaw przypis końcowy. Sekcja z przypisem została dodana na ostatniej stronie dokumentu. Tutaj tak samo możemy sobie wypełnić dowolną treść. I tutaj, niezależnie od tego, na której stronie dodamy przypis, zawsze zostanie on umieszczony na ostatniej stronie dokumentu. I tu również, jak klikniemy dwa razy na numerek w spisie, zostaniemy przeniesieni do tego wyrazu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.